bolesne miesiączki i lekarz wtedy informuje, że skutecznym lekarstwem będzie przepisanie terapii antykoncepcyjnej. Dziewczyny w bardzo młodym wieku rozpoczynają tę terapię, kiedy ich organizm jeszcze nie ma do końca rozbudowanego systemu hormonalnego i właściwych połączeń między gospodarką hormonalną, skórą, jelitami, mózgiem itd. Przyjmowanie tabletek antykoncepcyjnych w młodym wieku jakby hibernuje ten układ hormonalny i później, kiedy kobieta chce zajść w ciążę, bądź zamierza nagle odstawić te tabletki, odstawia je po długim okresie czasu, ta skóra nie potrafi właściwie funkcjonować. I ten problem często dotyczy kobiet nawet i 30-paroletnich, kiedy odstawiają tabletki antykoncepcyjne, momentalnie pojawiają się pryszcze. Te pryszcze zaczynają się pojawiać wszędzie dosłownie, na twarzy, na dekolcie, na plecach, nietypowe zachowanie skóry. Nagle się może okazać, że kobieta w wieku 30 paru lat wygląda jak nastolatka, tak bardzo jest obsypana różnego rodzaju wykwitami. To mogą być pryszcze ropne, to mogą być zaskórniki, to mogą być po prostu jakieś grudki na twarzy. Kolejny problem, zaburzenia hormonalne, policystyczne jajniki, nadmiar insuliny, nadmiar testosteronu. I te zaburzenia hormonalne również dotyczą mężczyzn. Tutaj nadmierna podaż insuliny i nadmiar estrogenów u mężczyzn również w jakimś stopniu może mieć wpływ na pojawienie się problemów trądzikowych. Natomiast kolejny raz ten problem bardziej jednak dotyczy kobiet niż dotyczy mężczyzn, dlatego że u kobiet testosteron również będzie sprzyjał pojawianiu się niefajnych rzeczy na twarzy. Toksyny w żywności i w oczeniu. To jest bardzo trudne do usunięcia, bo czasami nam się wydaje, że już się świetnie odżywiamy, przenieśliśmy nasze żywienie na dobre tory, ale nie zdajemy sobie sprawy, jak dużo toksyn kryje się w powszechnie uznanych za zdrowe produkty. A upośledzenie metylacji to jest temat dość nowy i jeszcze nie bardzo rozpowszechniony. Jeżeli mamy upośledzoną metylację, mamy zaburzenie genu MTHFR, może się okazać, że nasz organizm nie potrafi oczyszczać się z toksyn. Czyli to, co jednym absolutnie nie szkodzi, nam będzie szkodziło, dlatego że akumuluje się wielokrotne dostarczanie różnego rodzaju produktów, jakby nakłada się na siebie i organizm akumuluje. Może to wyglądać tak, że dwie osoby będą jadły rybę i właśnie to ty w trzecim dniu jedzenia ryby zostaniesz wysypany różnego rodzaju witamin, ze względu na to, że twój organizm został przeładowany metalami ciężkimi, a nie potrafi się z nich oczyszczać. Upośledzenie metylacji to są również problemy z witaminą B12, kwasem foliowym, usuwaniem homocysteiny, usuwaniem tycznych aminokwasów. To jest bardzo często również problem z zaburzeniem wchłaniania, z detoksyfikacją, z antyoksydantami, z glutationem. Także zaburzenia metylacji również mogą być jedną ze składowych, składających się na to, dlaczego mamy trądzik. Kolejna rzecz, kandida, problemy z jelitami, dysbiozy, wzdęcia, czy jakieś bulgotanie w jelitach, nieprawidłowa praca jelit, ale również pasożyty. Inwazja pasożytów może powodować wykwity skórne. Złe wchłanianie, brak niektórych składników pokarmowych. To złe wchłanianie to może być nadmiar składników antyodżywczych w diecie, tak zwana chelatacja, na przykład kwas fitynowy, który jest zawarty w produktach pełnoziarnistych. Wydaje Ci się, że spożywasz produkty pełnoziarniste, bogate w magnez, bogate w cynk. Tymczasem większość tych składników niestety nie zostanie wchłonięta, dlatego że kwas fitynowy chelatuje i usuwa z organizmu. A wiadomo, że niedobór cynku również będzie się wiązał z występowaniem trądziku. Nietolerancje pokarmowe. To również ma ogromne znaczenie. Zdarzyły mi się takie sytuacje, że pojawiły się u mnie w gabinecie osoby, które były od lat na dietach wegetariańskich i miały różnego rodzaju problemy. Tutaj chciałabym się na trądziku skupić, więc pojawiały się takie osoby, na przykład, które są na dietach warzywno-owocowych i mają trądzik, albo osoby, które są na dietach wegetariańskich i mają trądzik. Robimy badanie nietolerancji pokarmowych i okazuje się, że tej osobie, która jest na diecie wegetariańskiej, szkodzi dosłownie wszystko, co ona je. Szkodzą jej zboża, szkodzą jej produkty niektóre roślinne, jakieś konkretne warzywa. I po odstawieniu tych produktów, czyli przywróceniu z powrotem mięsa diety, problem z trądzikiem ustaje. Miałam kiedyś taką osobę, która miała problem z tolerancją właściwie wszystkiego,
co jadła, wszystkiego, co uznawała zdrowe. Czyli szkodziły jej produkty zbożowe, szkodził jej nabiał, ale ostatecznie okazało się, że szkodzą również oleje roślinne. I ta osoba musiała przenieść swoje upodobania wegetańskie na takie bardziej mięsne niestety i na tłuszcze zwierzęce, dlatego że roślinne tłuszcze również jej szkodziły, a dlaczego szkodzą, jeszcze o tym powiem. Nietolerancje pokarmowe, ale również alergie pokarmowe tutaj mogą być. Tych nietolerancji jest więcej, bo to nie są tylko nietolerancje białek, to mogą być nietolerancje węglowodanów, nietolerancje amin, histaminy, dlatego czasami możemy być wysypani po zjedzeniu ogórków kiszonych. I składniki pokarmowe same w sobie, niektóre są takie bardziej wpływające na wygląd naszej skóry i może się okazać, że to nie jest kwestia tylko i wyłącznie nietolerancji białek, ale różnych innych czynników, które mogą znajdować się w danym produkcie, metod, w jakim on jest produkowany, chemii, modyfikacji, pewnie GMO i tak dalej. Wiemy, że są pewne grupy produktów, które szczególnie bardzo mocy mają wpływ na pogarszenie się stanu naszej skóry, naszej cery. Pierwsze to właśnie zaburzenia hormonalne, o których już wspomniałam, tabletki antykoncepcyjne. Bardzo istotne jest tutaj ustalenie, od kiedy one są brane. Czy one zostały przepisane przez ginekologa w bardzo młodym wieku i kobieta może mieć problem, żeby jej gospodarka hormonalna właściwie pracowała. Czy były lekarstwa, tak zwane policystyczne jajniki, regularne miesiączki, bo jeżeli tak, to jest dużo większe ryzyko, że problemy z cerą po odstawieniu tabletek wystąpią. I w tym momencie, kiedy kobieta odstawia tabletki antykoncepcyjne i pojawiają się pryszcze na twarzy, musi się liczyć z okresem co najmniej od 6 miesięcy do 12 miesięcy życia razem z pryszczami w symbiozie. Przeważnie tak jest wtedy, że po odstawieniu tych tabletek maksymalnie tak do roku będą utrzymywać się różne zmiany na twarzy. Mówi się nawet, że po bardzo długim okresie przyjmowania tabletek antykoncepcyjnych wręcz niebezpieczne może być ich odstawienie. Tym bardziej niebezpieczne jest, im we wcześniejszym wieku zaczęły być przyjmowane. Bo załóżmy, że mamy kobietę 14-letnią, ta gospodarka hormonalna jest młodziutka, ona ledwo co dojrzała, a my już podajemy tabletki antykoncepcyjne. Są kobiety, które brały tabletki 20-30 lat. Więc po odstawieniu tych tabletek wiadomo, że to wszystko pewnie nie będzie chciało pracować we właściwy sposób. Niektóre kobiety nie wytrzymują tego i wracają do tabletek antykoncepcyjnych, ale musimy zdawać sobie sprawę, że tabletki antykoncepcyjne mogą przyczynić się do pogorszenia pracy tarczycy, do niedoczynności tarczycy. Ta z kolei przyczyni się znowu do pogorszenia stanu naszej skóry, ale również przyjmowanie tabletek będzie miało wpływ na całą również gospodarkę hormonalną i może przyczynić się nawet do chorób autoimmunologicznych. No i tutaj jest ważne przywrócenie równowagi hormonalnej. Kiedy odstawiamy tabletki antykoncepcyjne, one zostały przepisane na policystyczne jajniki czy nieregularne miesiączki, to z powrotem zmierzamy się z tym samym problemem. I ta gospodarka hormonalna będzie musiała być przywrócona do równowagi, czyli będzie trzeba ustalić, co było pierwotną przyczyną nieprawidłowej pracy gospodarki hormonalnej. I tutaj może się okazać, że no i policystyczne jajniki wiadomo, że się wiążą z insulinoopornością, więc należy wprowadzić równowagę w podaży węglowodanów, być może suplementy. Tutaj odsyłam również do webinarium dotyczącego insulinooporności. Bo insulinooporność ściśle się wiąże również z policystycznymi jajnikami. Nadmiar testosteronu kobiet jest zwykle podbijany przez insulinę. Także tutaj cały schemat postępowania jest podobny jak w insulinooporności. Ta równowaga hormonalna czasami prosta do przywrócenia nie jest, bo tutaj masa składników, jeżeli ktoś przez całe życie, a najczęściej te problemy hormonalne mają osoby, które nie lubią mięsa, dlatego że wtedy spożywamy większą ilość węglowodanów. I takim osobom ciężko jest naprawić tę gospodarkę, bo one słyszą, że nagle mają zacząć jeść więcej mięsa i więcej tłuszczu. Po tym tłuszczu oczywiście fatalnie się czują, ponieważ nie potrafią go trawić, a tłuszcz jest absolutnie niezbędny do prawidłowej pracy gospodarki hormonalnej. Dlatego przywrócenie równowagi hormonalnej będzie przede wszystkim polegało na odpowiedniej podaży tłuszczu. Nie powiem, ile to jest odpowiednia ilość tłuszczu, no są to zwykle sprawy indywidualne, natomiast na pewno za mało go jest wtedy,
kiedy spożywamy tylko mięso pod tytułem pierś kurczaka, pierś indyka i ryba, na przykład dorsz. Stąd też ja do mięsa, jeżeli mam tatara, zawsze dodaję masło, dlatego że w naturalnych warunkach człowiek spożywał mięso razem z tłuszczem, wybierał sobie tłusty kawał mięsa, dlatego że w tłuszczu znajdują się witaminy rozpuszczalne w tłuszczach. Te witaminy, ale również tłuszcze i cholesterol, one są nam absolutnie niezbędne do prawidłowej pracy gospodarki hormonalnej. W tłuszczach roślinnych przede wszystkim mamy stanole i one są bardzo podobne do cholesterolu, ale to nie jest to samo. Cholesterol jest prekursorem do produkcji hormonów płciowych, a więc cholesterol nam jest potrzebny, a nie fitosterole roślinne. Fitosterole mogą mieć korzystne działanie na nasz organizm, ale to nie powinno być 100% w diecie, zastępując całkowicie cholesterol, czyli popularne margaryny wręcz będą rozregulowywały gospodarkę hormonalną. Zresztą łatwo jest zobaczyć, co się teraz dzieje.